O, proszę, Bookstars będzie grany, wiadomo. Na pierwszym razie zawsze musi być Bookstars, to jest zasada tego wszystkiego. Nie weźmiesz cynickiego kupca i bardzo dobrze będzie. Będzie wręcz prześwietnie. Tak, będzie bardzo, bardzo dobrze. Nie bierz tego wysokiego, weź niskiego. Niski będzie śmieszniejszy. Jakby się udało oczywiście wyjść i w ogóle wszystko z tym zrobić, to będzie bardzo śmiesznie wtedy. No dobra, no zobaczymy. Ja też, gdzie będzie miał ten salon kupił, czy go kupił w mieście, czy może sobie, nie wiem, zainwestował w paletę i będziemy jechać 5 godzin. Powiem, że o, w mieście sobie kupił, najlepsze jaki mógł kupić. Jestem szczerze naprawdę zdziwiony, że już w sumie tyle lat minęło od premiery tego kasyna. Cały czas jest to grywane. Wiadomo, bo to jest meta po prostu. Znaczy, no już była meta, dlatego mnie jeszcze to dziwi, nie? No bo jak napady z mieszkania, no to 2015, no to wiadomo, że to było naprawdę dawno temu, ale no. To by na 4 osoby, to jest na dwóch. To robi bardzo kolosalną różnicę. O, koleś pyta się, czy bierzemy też ten dzienny skarbiec, tak zwany. No powiem, że tak, no na Bookstars jest dosyć ciężki do zebrania. Na 2 razy, nie? Jest bardzo ciężki. Jednakże to nie znaczy, że jest to niemożliwe. Co on robi w ogóle? Czemu on jedzie ścieżką w ogóle? Co jest? Chłopie, przestań jeździć i jak droga prowadzi. Czemu on jedzie po schodach? Przestań jeździć po schodach. Nie mam pojęcia, po co on w ogóle zawrócił. Nie wiem, czy człowiek w ogóle jest, czy to może jakiś bot już jedzie, bo to jest niemożliwe, żeby coś takiego zrobić. Nie wiem, nikt tak jeszcze nigdy tak nie pojechał. Dobrze, zobaczmy sobie tutaj, co oni teraz do ciekawego zrobią. Co zrobić? Czy się znowu zatrzymie 500 kilometrów? A już myślałem, już się myślałem, że się zatrzymie, jednakże nie, jednak jedzie dalej, dalej jedzie. Dobra, no to wysiadamy. Trzeba podejść, po co podjechać? Wiadomo, po co tak robić. O, popchali ochroniarza, się przewrócił, ale to już nieważne, bo i tak, że nas czytało dalej, no to tam nieistotne. O, dobrze. No to zaczynamy. Idziemy sobie. Zobaczymy gdzie. O kurde, widzę, że zaczynamy z wysokim poziomem. O jest. No to tu chodzi w ogóle? Czemu on w ogóle go walnął? Dlaczego była potem tutaj walka taka? Co się wydarzyło? Dlaczego, po co i na co? To jest moje jedyne pytanie. O, już wyszedł. Słuchajcie, on był tym hostem? Tutaj już nie pamiętam, kto był z nich hostem, ale nie wiem, nie rozumiem, o co tu chodzi w ogóle. Chyba on był hostem. Nie wiem, nie jest to istotne. Istotne jest to, że w każdym razie trzeba szukać następnego napadu. No powiem tak, tego błędu dawno już nie widziałem, żeby tablica się nie pojawiła. Serio, kiedy ja to ostatni raz widziałem, ale widząc co, mamy napad zagadkę. Nie wiemy, co tutaj mamy, co będziemy robić, nic nie jest wiadome. Dowiemy się na miejscu, tak zwanym. Ciche podejście, mamy noktowizory. Okej, jeżeli mamy noktowizory na cichym podejściu, no to znaczy, że to prawdopodobnie musiał zrobić też EMP, no bo one są tak to bezużyteczne. Oczywiście wiadomo, salon w najlepszej lokalizacji w mieście, lepszego nie było już. Kurde. O, widzę, że van Scooby-Doo. Czyli motocykliści są. Na motorach będziemy zasuwać. No to nawet nieźle. Dobra, tutaj jakiś koleś. Prawdopodobnie ktoś polski to jest też. Wnioskując po niku. Aha. Tak, dokładnie. Powiem tak. No, dokładnie, tego się spodziewałem. No, chłop wziął, teleportował nas. 8998 poziom. Nie wiem, który z nich na ten moment jest jeszcze odpalony. To jest ciężkie stwierdzenie. Znaczy, pierwsze są podejrzenia, czy się do 900 poziomu, co nie, ale wiecie, to o niczym. 900 level nie świadczy, ale jedyne co wiem, co trzeba należy zrobić. Będziemy oczywiście grali w sposób taki, że ja im będę dawał wszystko do roboty. Jak wiadomo, wiecie o co chodzi. To jest, panie hoście, ja nie mam broni. To twoja zasługa. Dajesz, pokaż jakieś umiejętności, bo nie wiem, kto tutaj jest odpalony. Jest 50% szans. To jest jeden albo drugi. Nie ma pewności oczywiście. Ale jest jedna rzecz, która potwierdzi wręcz. Może na 100%, ale to też nie jest pewne oczywiście. Czyli czy by miał diamenty w skarbcu? Bo jeżeli ma diamenty w skarbcu, wiadomo, jest szansa, że może je trzymać. Nie jest powiedziane, że nie.
No czekaj, ja już może ci go ściągnę, bo ja bym chciał, żebyś przeszedł dalej. Wiecie, ja bym chciał, żeby trochę dalej to poprzechodzić, ten napad. To poważnie, chcę, żeby go dalej przejść, bo... Pamiętajcie. Znaczy, tu nie możemy oczywiście wyjść do jednego pojazdu, bo jak jesteśmy już w jednym pojeździe, no to każdy wie, jak to się skończy, tak jak na początku, nie? Po prostu nas przeniesie. Więc wiecie, nie ma co. Nie ma co po prostu kombinować. A jeszcze pokażcie tutaj swoje umiejętności. Dobra, tutaj nawet wam pomogę już. No to już nie ma co. Dobrze, walenie karty. No i walenie karty tutaj. Walenie karty już mogę wam tutaj pomóc oczywiście. Tak, tak, przybijamy enter. W ogóle tamten proszę, idzie naokoło, bo chcę nawet tego jednego ochroniarza ściągnąć. A tak powiem, że jeżeli chodzi o nich, tak ogólnie. I tak jestem zdziwiony ich podejściem na cicho, że w sensie, że potrafią wszystkich pościągać i w ogóle nie. To akurat nie będę mówił, że nie. To akurat jest całkiem nieźle, nie? Że potrafią takie rzeczy ogarnąć. Dobrze, zobaczmy dalej, co tutaj tam przygotują. Dobrze, zaczynamy sobie od... Albo... Ten, ja wam dam to, bo ja tego nie chcę robić. Jestem ciekaw, czy ktoś z nich po prostu zrobi to jakimś, nie wiem, aksem, żeby to pominąć od razu. Czy w ogóle cośkolwiek takiego istnieje, to jest interesujące. Nie wiem, zobaczymy. Ale do baby gruby napad to jest. No, wszystko wygląda jak na normalne tutaj robienie, nie? No nie robią jakoś tego, nie wiadomo jak. Zobaczmy, co jest w środku, bo to jest najważniejsze. Co znajdziemy w środku? W środku chowają się... Obrazy, no to wychodzi. O, nawet spadł jeden. Dobra, ja wiecie, oczywiście zagramy to normalnie. I idę pootwierać sobie drzwi. Nawet każdy poszedł otwierać drzwi, nie? To też jest ciekawe. Może i tak być, nie? Wziął tutaj chyba Page'a albo Aviego na to. Dobra, otwieramy sobie następne. Ja nawet będę chodził po tym skarbcu sobie. No bo czemu nie, nie? Otworzyli, każdy zrobił jeden odcisk. Gratulacje normalnie, moje gratulacje. Znaczy, mimo że jeden z nich jest odpalony, bo ma ewidentnie teleport haka. Wiadomo, który. Wiadomo, największe są podejrzenia do hosta. Ale wiecie, 998 poziom, no jest do odbicia. Tak, to, że mógł zrobić wszystkie przygotowania, to jest to wszystko możliwe, nie? Nikt nie powiedział, oczywiście, że czegoś takiego nie zrobił. Po prostu, no nie jest to wiadome. Który z nich jest to rzeczywiście? Kto tutaj jest? Ale wiemy, że jedno, że nie mogę wbić do wozu, no bo on po prostu przeniesie. Ale kto wie, czy po prostu też nas mnie nie przeteleportuje na sam koniec napadu? Bo wiadomo, też wiem, że w drugą stronę też to może działać, że nie muszę być z nim w jednym pojeździe, on sam może mnie do siebie przenieść. Dobrze. W każdym razie ogarnęliśmy sobie skarbiec. Ktokolwiek tam, nie wiem, jest z nich, no to będzie zadowolony, że cały jest wyczyszczony. Chodzimy, robimy skrytki. Dzień dobry. I wielcimy. Proszę, patrzcie, 7000 w worku było. O ja. Ile gotówki ja tutaj wyciągam, nie? O, kolejny woreczek. Pyk, tam nie wiem, z 5 może było. To my tutaj teraz mamy? Pusto, niestety. Na razie 13000 dodatkowo. A tutaj co? Kolejne 5. Ja cię nie mogę. Zarobiony normalnie jestem. Dobra, kończymy to. Ludzie, uciekamy stąd już. Mi się nie chce tego wiercić, mam to gdzieś. Idziemy do wyjścia. To jest naprawdę gruba akcja, tak wam powiem. Kto tutaj jest najbardziej odpalany? Jeszcze w sumie jedna rzecz możemy zobaczyć. Żeby na potwierdzenie kogoś z nich... Mamy jeszcze statystyki. Ja nie ma kupionych wszystkich pojazdów. Wiemy, że jest na pewno z Polski, nie? To jest wiadomo. Ten jest. Patrzcie, jaki ma stosunek śmierci. Ma 43. I wbił już 99 level w ogóle. To jest ciekawe. Okej, okay, no to mamy pewność, że to zrobił w takim razie pan host. No bo ten stosunek jest za duży. Nikt, kto gra tutaj, wiecie, nie miałby tych takich statystyk nabitych. Nie ma szans. Po prostu. Chyba, żeby ściągnął 40 typa i siedziałby na zamkniętej sesji. Ale nie ma szans po prostu, żeby ktoś takie coś nabił. Dlatego wręcz jestem... Tak na 90% pewien, że to jest pan host. Pan host jest odpalony, ale tylko naprawdę wbił ten level już 99. Albo miał przy samym końcu, albo nie wiem, nie? To niezły fart musiał być. To jest w ogóle dobre. 99 level. Ale no, stwierdzam, że to musi być on, bo te statystyki są za dużo. Ale mówię, dużym bardzo plusem tego napadu jest to, że ci ludzie po prostu wiedzą rzeczywiście, jak go przejść. To jest dosyć dziwne, że to można powiedzieć o gościu, co ma hakaksy, bo zazwyczaj ci ludzie, co grają na hakach, nie mają zielonego pojęcia, o co tu w ogóle chodzi. O, nie trafił. I mamy wykrycie przez monitoring. Dobrze, niestety. Ja praktycznie nie mam broni, ja używam w ostateczności. Niestety, mamy alarm, tak się zdarza. Poszli na obydwie strony. Użyję jej, no bo czemu by nie? O, dobra, mamy potwierdzenie, bo dostał. Dostał teraz szoty od tego gościa.
O, patrzcie, teraz otwiera. Dobra, wiadomo, że koleś ma god moda. Czyli teraz jestem pewien, że to pan host jest odpalony. Świetnie, dobrze, to zbieram ci, panie hoście, żebyś miał troszeczkę więcej, żebyś się mógł cieszyć. Patrz, ile pieniędzy będziesz miał. No to pewne, że pan host to zrobił. Czyli dobry strzał był. Tyle mogę powiedzieć. Dobry był strzał. Dobra, dobra, niech się pakuje do tej torby jak najwięcej. Niech się pan host cieszy. Ile pieniędzy będzie miał, nie? Oczywiście wiadomo, jak tylko dojdzie do mety. Czy dojdzie do mety, to nie wiadomo nigdy, co nie? To jest nigdy niewiadoma rzecz tutaj. Dobrze, chodźmy. Idziemy, otwieramy drzwiczki i wychodzimy tutaj z kasyna. Idziemy do nich tam, tutaj, no i wychodzimy. Chodźcie tutaj do wyjścia, dawać, dawać. Nie wiem, czemu w ogóle tam stoją oni. Powinniście przy wyjściu stać. Ciekawe, czy się każdy domyślił, co tu można zrobić z tymi gośćmi. No i tak, jeżeli chodzi o to, no to wiadomo. Wiem, że był kiedyś... Nawet pamiętam jeden komentarz, żeby jak jest coś takiego, żeby wziąć i dopiero przy samym końcu. Jednakże miejmy pod uwagę, że on to się nawet nie pieprzył. Po prostu nam wprost pokazał, że sobie wziął i zrespił pojazd. I przy tym samym przetepał nas. O, widzicie? Zrespił buzarda. Ja udaję, że nic nie widzę. Uciekam. Teresing, jo. Dopiero co, koleś, zczaiłeś się teraz, że ty masz jakiś helikopter? Że on ma haksy? A co, jak się przetepał się przez całą mapę, no to to już nie było dla ciebie dziwne. Dobra, w każdym razie już wychodzimy, nie? Mówimy tutaj, szukaj nową sesję i do widzenia. Ale tutaj prawda, nie? No, koleś jest odpalony, no to wychodzimy, nie? I nie będę wchodził do jego helikoptera, po prostu przeniesie, nie? Nie było to sensu, bo wiedziałem, że on nas po prostu przeniesie, więc... Bo skoro w jedną stronę to zrobił, no to i w drugą też może, bo... To mu zabroni, nie? No cóż, no w każdym razie, co można powiedzieć? Finał jest dobry, random jeden niezadowolony będzie, no ale trudno. Jak trafiamy na takich gości, to chociaż coś takiego jak się zrobi, to chociaż będzie wkurzony przez te 5 minut i tyle. O kurde, ale groźny komunikat, będę grał z takimi graczami. Kurde, zabezpieczcie swoją gierkę, to nie będę musiał wtedy tak robić. Dobra, w każdym razie, to byłoby na tyle, do następnego, cześć.